Ludzie kochani, traktujecie nas jak gówniarzy. Na razie póki co nie blokujmy tego. Zróbmy wszystko, żeby mecz z Estonią i mecz wyjazdowy, żebyśmy byli razem z zawodnikami, później porozmawiamy. Bo dla mnie jest to dziecinada Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niespełna 3 tygodnie pozostały do najważniejszego meczu reprezentacji Polski w tym roku. Potem, miejmy nadzieję, ten kolejny będzie jeszcze ważniejszy. Otóż za niespełna 3 tygodnie baraże o awans na Euro 2024. Przemek Ofiara, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś o tym właśnie sobie porozmawiamy. O barażach, o reprezentacji Polski w szczególności, bo ten mecz zbliża się wielkimi krokami i już wszyscy żyjemy bardzo mocno tym spotkaniem, o barażach, o reprezentacji Polski, ale też szeroko o polskiej piłce. Porozmawiam sobie dzisiaj, jak zwykle, z waszym ulubieńcem Janem Tomaszewskim. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janku, w tym tygodniu, ojej. W Pucharze Polski bomba. Wrzucona, dwie bomby wrzucone. Tak. Widzę, jest. Ojej, no aż, no, ale po kolei. Jest o czym rozmawiać. Panie Janku, zaczniemy od reprezentacji Polski. No niespełna 3 tygodnie do meczu. Dziś selekcjoner Michał Probierz rozsyła powołania. Ta lista powołań jest tajna. Lista zostanie upubliczniona dopiero 14 marca wieczorem bądź 15 marca w dzień. Ta wąska już lista powołanych zostanie upubliczniona. Dziś jej nie poznamy. Kogo pan się spodziewa na tej liście szerokiej, panie Janku? Wie pan, nikogo się nie spodziewa, bo mam gdzieś taką komunikację. Kluby zagraniczne, Estonia, Finlandia i Walia wyślą tylko do tych klubów, gdzie grają Polacy i będą mieli wszystko czarno na białym. A u nas jest to po prostu idiotyzm, powtarzam, idiotyzm i skandal. Dlaczego? Przed kim toś ukrywacie? Ludzie kochani, przed 12 zawodnikiem, tym, który ma was dopingować, to jest jakaś paranoja. Po pierwsze, kluby zawsze ogłaszają swoją listę. Dla przykładu, Napoli już wiadomo było, że Zieliński nie będzie grał miesiąc temu. Nikt tam z tego nie robi tajemnicy. Ludzie kochani, a u nas tajemnica goni tajemnicę. Ja i tak się dziwię, panie redaktorze, że 15 zostaniecie powiadomieni. A po cholerę wam to. Godzinę przed meczem zostaniecie powiadomieni, kto jest powołany na zgrupowanie i kto będzie grał. No przecież to jest jakiś, no jeszcze raz mówię, to jest gorzej niż skandal. Dlaczego? Dlatego, że zawodnik, który jest powołany do kadry, do tej szerokiej kadry, jest pod presją kibica. A nie zawsze jest tak, że zawodnik, który jest powołany do kadry, jest psychicznie do tego przygotowany. A tak będzie przygotowany i my, kibice, będziemy go rozliczali. Jeśli jest tam 30, 40, niech będzie, ale niech ich to nobilituje i mobilizuje. Chyba, i tutaj, panie redaktorze, zwracam honor, że ta tajemnica, w cudzysłowie, bo przeciwnicy znają nie tylko numer butów, ale i numer kołnierzyków naszych potencjalnych reprezentantów, ma pomóc w barażach i w wyeliminowaniu tych przeciwników. Jeśli tak, to po barażach się, jak to się mówi, liczymy. Nie wolno tego robić. Jesteśmy, proszę, zgłaszają piłkarzy do UEFA. 2 miesiące wcześniej mówią, ten nie będzie grał, ten nie będzie grał. W lidze też do każdego klubu można zadzwonić i powiedzieć i zapytać się, ilu jest tam 30, 40 do każdej ligi zgłoszonych. Nikt inny nie może grać. Jaka tu jest tajemnica? Na Boga. Narodzi się nowy Lewandowski. Ludzie kochani, traktujecie nas jak gówniarzy. Na razie póki co nie blokujmy tego. Zróbmy wszystko, żeby mecz z Estonią i,
i mecz wyjazdowy, żebyśmy byli razem z zawodnikami, później porozmawiamy. Bo dla mnie jest to dziecinada Polskiego Związku Piłki Nożnej, który aferę robi za aferą, a tutaj robi wielkie, wielkie tajemnice. Także poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Panie redaktorze, do klubów zagranicznych poszły zawiadomienia, tak? Tak. A do polskich? Do polskich mogą później przyjść. Wie pan co, nie chcę przeklinać. Czym się do jasnej cholery różnią kluby polskie od klubów zagranicznych? Chyba, że nikt nie będzie powołany. Na Boga, ludzie, nie róbcie tutaj wiochy, futbolowej wiochy, bo podczas zgrupowań kadr różnych, akurat tutaj są tylko baraże, kluby grają mecze, przepraszam, za pieniądze grają mecze, no bo w tej chwili szuka się tych pieniędzy. I ja muszę wiedzieć, nie wiem, czy ktoś z Legii będzie powołany, czy ktoś z Rakowa, czy ktoś no, z klubów polskich, że ten i ten i ten nie przyjedzie, bo są, są przewidziani do reprezentacji Polski. I w tym momencie nasze kluby nie mogą się, przepraszam, sprzedać, bo nie wiadomo, kto będzie powołany. Czy ktoś tutaj na głowę upadł? Co? Szkodzi? Nie, musi się oglądać, bo trzeba oglądać mecze polskie. To samo trzeba oglądać Barcelony, Napoli, wszystkie kluby trzeba oglądać, bo tam też się mogą kontuzje zdarzyć. Ale tam zawiadomienia idą. A do polskich klubów, gdzie tam, wy tam, gdzie tam pasujecie, to powołamy jak będziemy chcieli. To jest traktowanie, jeszcze raz podkreślam, jak takich pentaków. Bo kluby polskie, pytam się, czym się do jasnej cholery różnią kluby zagraniczne od klubów polskich, jeśli chodzi o powołanie zawodników? Niczym. Ale to powołamy po ostatnim meczu ligowym, bo może być kontuzja. Kontuzja może być wszędzie. Ale trzeba powołać i trzeba nobilitować tego zawodnika, a nie wolno robić z nas, idiotów, tajemnice wielkie, a przeciwnicy już wiedzą, mówię o numerze koszulek, wiedzą, a przed nami robi się wielką tajemnicę. Weźcie sobie to wszystko za godzinę przed meczem, ustalcie skład i podacie nam wszystkim do wiadomości. Wtedy będzie kapitalny profesjonalizm. Mam nadzieję, że to się kiedyś skończy, że ktoś wytłumaczy tym wielkim specom, że 12 zawodnik jest święty. Zacznijmy działać normalnie. Wiadomo, że w kadrze klubowej jest, ja mówię w takim prawdziwym klubie, w Napoli, w Barcelonie, w Realu, w Manchesterze jest 35 zawodników. I ta 35 jest po prostu wskazywana. A to, że do protokołu jest wpisanych 22 czy 23, a grać tylko może 16, to wychodzi później. Ale ja znam całą 33 i w tym momencie 40. I mogę go kontrolować, powiedzmy, czy on gdzieś na dyskoteki nie chodzi, czy ten, no bo na Boga, no co my robimy za tajemnicę? Boimy się Estonii, oni i tak, powtarzam, więcej wiedzą niż ci ich banki informacji. Więcej wiedzą o nic. A dlaczego? No bo tak jest, że nie podaje się zawodnikom. No proszę, niech Michał, którego bardzo szanuję, niech opowie, dlaczego z polskich klubów, do polskich klubów nie poszły zawiadomienia, że ten i ten może być powołany. Traktujecie, Michał, ja nie wiem, czy to Michał, czy to PZPN, czy ktoś tam odpowiedzialny za to, traktuje te kluby jako taką pewnogę, a może powołamy, może cieszcie się, że tylko. Nie, to jest po prostu profesjonalizm, a my jesteśmy w amatorszczyźnie. I to widać, nawet widać po wynikach, bo przecież mieliśmy z palcem w bucie wejść do finału. A tu się okazuje, że niekoniecznie, bo jeszcze trzeba wygrać drugi mecz, nie pierwszy. I z tego pierwszego meczu już się robi, słuchajcie, ale oni umieją grać. No przecież teraz Gibraltar umie grać.
Tylko że wy gracie w czołowych europejskich klubach. I wy się tego obawiacie? Macie pełne prawo, bo 5 punktów straciliście. Na Mołdawii. Z jakąś tam Mołdawią, tak? 170 miejsce. Nie wstyd wam wszystkim, nie tylko zawodnikom, ale i Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Na Boga, zacznijcie nas traktować poważnie.